najpierw był wózek, sam ledwo kilka rzeczy było, a teraz jest już po prostu full wypas. Mówi Konrad, który jest prezesem Osiedlowej Straży Pożarnej w Nowogrodzie. Przerobiliśmy taczkę na wóz strażacki, a wózek był taki też do trawy, można powiedzieć, i do drewna, to też go przerobiliśmy na wózek strażacki. Mamy oto tutaj wąż 20 metrów, medyczną torebkę. Mamy tutaj piłę motorową, sygnały, węże i tu jest nasza pompka. Tu mamy lizaka strażackiego do kierowania ruchem, baniak z wodą, wkrętarkę i pompkę. Z jednej strony poczepia się wąż do wypompowania wody, a drugi do wylewania wody pod ciśnieniem. To było tak, że z kolegą Michałem chcieliśmy się przejechać na rowerach. No wraz przejdziemy się. Patrzymy, roztopiony jest. Dzwonimy pod straż. Straż się przyjechała, to my mówimy, nie no, musimy się za to wziąć. Przyjechaliśmy, 100 litrów wody zużyliśmy, nawet i więcej. Zlaliśmy tu, to pomogło, bo asfalt się schodził. Już nie było tych przyjazdów później, ale na drugie dni to samo. I tak się to zaczęło i chcemy to kontynuować. Mówi Michał, który w tej jednostce pełni funkcję naczelnika. Wyjeżdżamy na przykład do chłodzenia asfaltu, zabezpieczania jakiejś, jak można powiedzieć, prawdziwej akcji strażaków. Właśnie z OSP Nowogród. W dzień tak się staramy, żeby ktoś był zawsze. Tutaj na kłódkę zamykamy. Zbieram dużą ilość, naprawdę bardzo dużą ilość złomu. Kupiłem za to wąż strażacki, który nam służy. Połowę rzeczy pobrałam z domu, takie już to niepotrzebne. No i my tak naprawdę zaczynaliśmy od tego wózka i takiego hełmu. Tu mamy krótkofalówki, które nam służą do porozumiewania się z strażakami. Czawki, hełmy. Tu mamy krzesełko, posiedzieć sobie na patrolu. I flaga Polski musi być. Flaga Polski musi być, że obywatelami jesteśmy. To wasza remiza, tak? Tak, to jest nasza remiza. Mamy dyżury, kolega Michał, najczęściej przychodzimy we dwóch. Sprawdzamy ten asfalt, coś tapie. Jak już jest skala taka, że już jest bardzo roztopiony, to zostawiamy i chodzimy. Jeździmy za prawdziwymi wozami strażackimi. Mówi strażak Hubert. Ja jadę rowerem, który jest bardzo szybki, a potem dzwonię do Michała albo Konrada lub Grześka, gdzie to się stało. Ja mam tatę strażaka, chodziłem do prawdziwej ochotniczej straży pożarnej i przez to poznałem się właśnie z Konradem. Natomiast strażak Grzegorz część swojej drużyny poznał już w czasach przedszkolnych. Od przedszkola samego interesujemy się tym i wykorzystujemy wakacje w inny sposób niż zabawa. W tamtym roku chodziliśmy na basen na przykład sobie, chodziliśmy po całym mieście, a jak w tym roku właśnie wymyślił Konrad straż, teraz się zajmujemy tym i chcemy po prostu pomagać innym i z naszym strażakom, żeby nie mieli za dużo takiego wysiłku. Nie szkoda nam wakacji, bo my tu mamy taką zabawę, bo to można powiedzieć, ale my to bierzemy jako na poważnie. Rodzice bardzo nas dopingują i cieszą się z tego, że robimy to, co kochamy robić. Po prostu chcą, żebyśmy to robili. Jak na przykład do asfaltu wyjeżdżamy, to zawsze Michał leci z linią pierwszą, rozwija wąż. Ja biorę się albo za przykadło, lub wyjmuję węże i podczepiam do wkrętarki naszą pompkę. Hubert trzyma, żeby nie wyssało. Kończy się woda, to mówię, że stop i przykładamy do drugiego.